Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w Urzędzie Skarbowym w Turku. Jestem naczelnikiem Urzędu Skarbowego i w dniu dzisiejszym postanowiliśmy jako Krajowa Administracja Skarbowa pokrótce przybliżyć Państwu usługę Twój e-PIT. Jak wiecie Państwo, od 15 lutego rozpoczęliśmy kolejną akcję rozliczeń. Ona w tym roku potrwa z nami aż do 2 maja, ponieważ ostatni dzień kwietnia, czyli ten ostateczny termin na złożenie zeznań rocznych, przypada w tym roku w dniu wolnym od pracy w niedzielę. Proszę Państwa, po raz piąty Ministerstwo Finansów wspólnie z Krajową Administracją Skarbową udostępniła Państwu możliwość korzystania z usługi Twój PIT. To właśnie tam czekają na Państwa przygotowane już zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38. Te zeznania jako Krajowa Administracja Podatkowa przygotowaliśmy w oparciu o dane, w posiadaniu których jesteśmy. Proszę Państwa, Twój e-PIT, ta elektroniczna usługa, towarzyszy z nami od 2019 roku i cieszy się z każdym rokiem coraz większą popularnością. Liczby nie kłamią. W 2019 roku, kiedy zaczynaliśmy współpracę, kiedy z Państwem udostępniając Państwu usługę Twój e-PIT, łącznie na 16 milionów zeznań złożonych drogą elektroniczną, a 7 milionów zeznań to zeznania złożone za pomocą Twojego e-PIT-u. 2020 rok to już było znacznie więcej, bo aż około 10 milionów zeznań, a 2022 rok, kiedy Państwo rozliczaliście się za 2021, to było aż 11 milionów 800 tysięcy zeznań złożonych za pomocą usługi Twój e-PIT, a łączna liczba zeznań złożonych drogą elektroniczną to 19 milionów 800 tysięcy zeznań. No, liczby nie kłamią. Państwo coraz chętniej obdarzacie nas zaufaniem, coraz chętniej korzystacie z naszych usług, naszych narzędzi elektronicznych. W pierwszym dniu kampanii, tegorocznej kampanii rozliczeń, złożyliście Państwo aż 500 000 zeznań drogą elektroniczną, a trzeciego dnia pobiliśmy rekord, bo to był aż 1 000 000 zeznań. Co ważne, jako Krajowa Administracja Skarbowa przeanalizowaliśmy, które tak naprawdę zeznania cieszą się największą popularnością i tutaj bez wątpienia PIT-37, PIT-38 to są właśnie te zeznania, które najczęściej Państwo do nas składacie. I w związku z tym od tego roku nie są już dostępne interaktywne formularze tych zeznań, które do tej pory były dostępne na stronie www.podatki.gov.pl. Natomiast dalej możecie Państwo składać formularze interaktywne dotyczące PIT-28, PIT-36, PIT-36L, z tym, że prosimy zwrócić uwagę, że ta szata graficzna ulega zmianie i rzeczywiście docelowo dążymy jako Krajowa Administracja Skarbowa do również wyłączenia tych interaktywnych formularzy, tak abyście Państwo mogli korzystać z Twojego e-PIT-u. Proszę Państwa, nadal podatnicy, którzy preferują papierową formę rozliczenia, też będą mogli takie zeznanie złożyć w formie papierowej. Jako Krajowa Administracja Skarbowa przypominam, że za 2022 rok składacie Państwo tylko jedno zeznanie. Wykazujecie w nim przychody osiągane za 2022 rok, opodatkowujecie je stawką 12% i korzystacie z kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy złotych, natomiast pierwszy próg podatkowy to jest do 120 tysięcy złotych. Każdy dochód osiągany powyżej 120 tysięcy złotych opodatkowujecie Państwo stawką 32%. Dla kogo jest Twój e-PIT? Tak jak już powiedziałam, podatnicy rozliczający się PIT-em 37, PIT-em 38. To jest w pierwszej kolejności. Natomiast podatnicy, którzy nie osiągali przychodów spoza rolniczej działalności gospodarczej, ani z działów specjalnych produkcji rolnej, będą również mogli za pomocą Twojego e-PIT-u złożyć PIT-36 oraz PIT-28. Dodatkowo podatnicy, którzy chcą przekazać kwotę podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, będą mogli za pośrednictwem Twojego e-PIT-u złożyć formularz PIT-OP. I tutaj
informacja dla wszystkich podatników. Od tego roku przekazujemy już nie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale 1,5% podatku. Co ważne, raz złożone oświadczenie jest ważne dla organów administracji skarbowej, chyba że stan faktyczny ulegnie zmianie. Chcecie Państwo zmienić organizację, na rzecz której będziecie przekazywać, wówczas możecie taki PIT OP złożyć, czy też wyrazić taką wolę w złożonym zeznaniu podatkowym. I nowość od 2023 roku. W Twoim epicie jest PIT-DZ. To jest PIT-DZ, deklaracja skierowana dla osób, które będą korzystały z ulgi, dla rodzin korzystających z ulgi 4+. Tam wykazujemy dane dzieci niezbędne do rozliczenia w sposób prawidłowy tej ulgi. Jakie są korzyści z Twojego epitu? Po pierwsze, bezpieczeństwo rozliczenia. Twój epit daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa rozliczenia. Po drugie, szybko, w dowolnym czasie, w dowolnym momencie, na dowolnym urządzeniu mobilnym. Dodatkowo, podatnicy, którzy złożą zeznania drogą elektroniczną, otrzymują szybszy zwrot. Ten zwrot otrzymujecie Państwo w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast podatnicy, którzy złożą zeznanie drogą papierową, w terminie 3 miesięcy. Jeżeli wyjdzie Państwu podatek do zapłaty, to oczywiście za pomocą e-Urzędu Skarbowego możecie Państwo dokonać płatności, bądź to przelewem lub nowość BLIK. W jaki sposób Państwo możecie skorzystać z usługi Twój e-PIT? Przede wszystkim udać się na stronę www.podatki.gov.pl. Tam zakładka e-Urząd Skarbowy. I po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybieracie Państwo usługę Twój e-PIT. W Twoim e-PIT-cie będą dostępne zeznania od 15 lutego do 2 maja. Jeżeli ktoś z Państwa zapomni złożyć nam w terminie do 2 maja zeznanie PIT-37 lub PIT-38, to 2 maja automatycznie zeznania zostaną zaakceptowane i zapełnią bazy Krajowej Administracji Skarbowej. W jaki sposób można się zalogować do e-Urzędu Skarbowego? Po pierwsze, za pomocą loginu. Po drugie, za pomocą e-dowodu osobistego. Możecie Państwo również korzystać z bankowości elektronicznej. Możecie również korzystać z aplikacji mObywatel. I wreszcie najprostsza forma logowania to dane autoryzacyjne. Z tym, że podatnicy, którzy skorzystają z tej możliwości logowania za pośrednictwem danych autoryzacyjnych, mają tylko dostęp do usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi są, z uwagi na bezpieczeństwo, jakie daje e-Urząd Skarbowy, zabezpieczone przed dostępem. Bardzo ważne, że podatnicy, którzy w tym roku będą logowali się do Twojego e-PIT-u za pomocą danych autoryzacyjnych, muszą mieć przygotowane dane: przychód za 2021 rok, przychód za 2022 rok. I tutaj uwaga, bo są podatnicy, którzy mają przychody chociażby od dwóch płatników, wystarczy jedna kwota przychodu i wreszcie kwota nadpłaty za 2021 rok. I tak bezpiecznie Państwo logujecie się do e-Urzędu Skarbowego, korzystając z usługi Twój e-PIT. Bardzo ważne, bo na pewno wielu podatników słyszało w mediach o hipotetycznym podatku należnym. Rodzi to wiele obaw ze strony podatników, czy muszą dopełniać jakichś obowiązków względem naczelników urzędów skarbowych. No tutaj pragniemy Państwa uspokoić. Ten hipotetyczny podatek należny będzie dotyczył określonej grupy podatników. Po pierwsze, jak wiecie Państwo, w 2022 roku mieliśmy zmianę w trakcie roku zasad rozliczeń podatkowych. Wprowadzone niskie podatki uchyliły obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku ulgę dla klasy średniej. Wprowadziły stawkę podstawową 12% w rozliczeniu podatku dochodowego, kwotę wolną 30 tysięcy złotych i pierwszy próg 120 tysięcy złotych. Ale jako administracja dążymy do tego, żeby żaden podatnik nie był poszkodowany w związku z naszymi zmianami. W związku z tym nastąpi automatyczne przeliczenie Państwa rozliczeń. Dlaczego?
Dzięki temu automatycznemu przeliczeniu ustalimy, czy korzystając z ulgi dla klasy średniej, uzyskalibyście Państwo korzystniejsze rozliczenie niż w przypadku niskich podatków. Jeżeli tak, to uruchomi się stosowny proces związany z hipotetycznym podatkiem należnym. Ale może najpierw Państwu powiem, jakie kryteria muszą być spełnione, żeby w ogóle podlegać temu procesowi automatycznego przeliczenia Państwa rozliczeń. Po pierwsze, powinniście Państwo osiągnąć przychody w określonym przedziale, to jest od 68 412 zł do 133 692 zł. To jest pierwszy warunek. Jeżeli podatnik osiągał w tym przedziale przychody za 2022 rok, to już jest pierwsza przesłanka spełniona. Druga, źródło uzyskiwanych przychodów. Po pierwsze, stosunek służbowy. Po drugie, stosunek pracy. Po trzecie, przychody spoza rolniczej działalności gospodarczej, bądź też przychody z pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Jeżeli z tych źródeł, również zeznanie podlega weryfikacji. Musicie Państwo również złożyć odpowiednie formularze, to znaczy PIT-36 lub PIT-37, ale podkreślamy na aktualnych wariantach. To jest bardzo ważne, dlatego zachęcamy Państwa, żebyście korzystali właśnie z usługi Twoje PIT, bo to jest ten gwarant aktualnego warianta formularzu, który Państwo musicie złożyć. Po trzecie, wybieracie Państwo określony sposób rozliczenia, czy też indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jeżeli wszystkie te przesłanki zostały spełnione, automatycznie naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dokona przeliczenia. Przeliczenia Państwa rozliczenia, uwzględniając oczywiście wszelkie ulgi i preferencje, które Państwo wykazywaliście. Jeżeli Państwa rozliczenie z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej będzie korzystniejsze, to wówczas naczelnik w terminie 21 dni pisemnie poinformuje Państwa po pierwsze o kwocie różnicy i tym samym kwocie do zwrotu. Będziemy Państwa informować w dwojaki sposób, to znaczy bądź to za pośrednictwem operatora pocztowego, a jeżeli Państwo wyrazicie zgodę szefowi KAS, będziecie Państwo otrzymywać taką korespondencję za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu takiej korespondencji będziecie Państwo mieli wiedzę, jaka kwota zwrotu Państwu przysługuje. I teraz co do terminu tych zwrotów. Podstawowy termin, jeżeli Państwo złożyliście nam zeznanie drogą elektroniczną, to będzie 45 dni. W ciągu 45 dni naczelnik będzie zobowiązany zwrócić Państwu tą kwotę na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Państwa. Jeżeli zaś papierowo, to wówczas mamy termin 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to przeliczenie i informowanie będzie dotyczyło tylko tych podatników, którzy spełnili kryteria przeze mnie wymienione, czyli nie wszystkich. I tutaj informujemy Państwa, że nie oczekujemy i nie będziemy też w żaden sposób tutaj Państwa angażować do tego procesu. Wszystko będzie się odbywało automatycznie. Korzystać będziemy z naszych danych zgromadzonych w naszych bazach. Co ważne, każdy podatnik może sam sprawdzić się, czy rzeczywiście będzie podlegał procesowi przeliczenia w ramach hipotetycznego podatku należnego, gdzie Ministerstwo Finansów udostępniło taki kalkulator na stronie www.podatki.gov.pl. Tam każdy podatnik będzie mógł sam sprawdzić, czy rzeczywiście będzie mu przysługiwał taki zwrot i czy będzie w ogóle objęty tym procesem weryfikacji. Dlatego też w imieniu całej Krajowej Administracji Skarbowej zachęcam Państwa do korzystania po pierwsze z usługi Twoje PIT, bo to jest olbrzymia gwarancja bezpieczeństwa Państwa danych, szybkość rozliczeń, szybkość też uzyskiwanych kwot zwrotu. To też w przypadku podatników, w którym wyjdzie konieczność zapłaty podatku, od razu w e-Urzędzie Skarbowym możecie Państwo tutaj dopełnić tego obowiązku i możecie Państwo za pośrednictwem właśnie e-Urzędu Skarbowego dokonać stosownych opłat. Serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście jako Krajowa Administracja Skarbowa jesteśmy do Państwa dyspozycji. Możecie tutaj Państwo korzystać z wiedzy konsultantów Krajowej Informacji Skarbowej. Możecie również korzystać z informacji, które
są gromadzone na stronie www.podatki.gov.pl. I wreszcie, jeśli sami Państwo chcecie udać się do Urzędu Skarbowego, to oczywiście pracownicy Urzędów Skarbowych są do Państwa dyspozycji. Udzielą Państwu niezbędnych informacji. Oczywiście zachęcamy Państwa do uprzedniego umówienia wizyty. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ to Państwo decydujecie o dniu, godzinie, kiedy chcecie spotkać się z pracownikiem Urzędu Skarbowego, omówić wybrane zagadnienie, które budzi wątpliwości Państwa. I ten czas pracownik ma właśnie poświęcony dla podatnika, dla klienta. To jest czas pracownik-klient, tak? Czas zarezerwowany, a też bardzo ważne, ponieważ po takiej każdej wizycie, kiedy Państwo udostępnicie nam swój adres mailowy, na Państwa skrzynki trafi ankieta stosowna, dzięki której Państwo możecie ocenić pracę Krajowej Administracji Skarbowej, a dzięki właśnie to Państwa ocenom, Państwa sugestiom my tutaj zmieniamy się, dostosowujemy się do oczekiwań podatników. Także jeszcze raz zachęcam Państwa do korzystania z Twojego e-urzędu, z Twojego e-PIT-u, z e-urzędu skarbowego i oczywiście zachęcam do umawiania wizyt do Urzędu Skarbowego. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.